Sul, simomaniacy, z tej strony Simka Daga. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś mam dla was przygotowany kolejny speedbuild, który właśnie wyświetla wam się na ekranach. Nie pozostaje mi już nic innego do powiedzenia, jak zapraszam was cieplutko do oglądania. Dobrze, moi drodzy, tak więc dziś buduję dla was kolejny dom parterowy. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio przerzuciłam się nieco z tych piętrowych domków i bloków na parterowce. Uważam, że są to dość świetne budowle do prowadzenia rozgrywek w Simsach, gdyż nie musimy tak za bardzo manipulować naszym ekranem, nie musimy się przełączać między poziomami, mamy jeden poziom, widzimy wszystko, co się dzieje wokół naszych simów, widzimy, co się dzieje przed domem, za domem, w domu. Generalnie moim zdaniem parterowce są łatwiejsze w prowadzeniu rozgrywek, ale nie wyklucza to, że piętrowe są gorsze. Uważam, że są równie dobre co parterowce, ale jednak parterowce są nieco łatwiejsze w rozpoznaniu się, co tam się dzieje wokół naszych simów. Moi drodzy, jest to bardzo duży parterowiec, tak jak poprzedni zresztą, z tym, że ten pomieści wam taką 5-6 maksymalnie osobową rodzinkę. Są wbudowane 3 sypialnie, jedna bardzo duża po lewej stronie, z myślą dla rodziców. Znajduje się tam również garderoba i bardzo duża łazienka, która pomieści wam na spokojnie wannę z prysznicem i dwie umywalki nawet. Z kolei po prawej stronie mamy dwa mniejsze pokoiki, dwie mniejsze sypialnie, są tam położone dywaniki, więc możecie je łatwo sobie rozpoznać, ale na samym końcu filmu będziecie mieli oczywiście plan z rozpiską, jak to wszystko wygląda. W tym domku znajduje się również gabinet dla osób, które posiadają dodatki, między innymi chyba wielkie porządki bądź wielkie pranie się nazywał ten pakiet czy akcesoria, aczkolwiek ten, w którym dochodziły pralki, to mamy też taką pralnię. Mamy główne wejście do domu i boczne wejście od garażu i właśnie w tym bocznym wejściu można sobie zrobić pralnię. Mamy bardzo duży salon z wyjściem na taras, mamy kuchnię z dużą jadalnią, a z jadalni jest wyjście, uwaga, do zimowego ogrodu. Zimowy ogród jest to takie miejsce, w którym simowie mogą spędzić sobie miło czas, kiedy za oknem pada śnieg bądź jest zimno. Domek, jeśli będzie umieszczony w ładnym miejscu, ja akurat go budowałam w Winterburgu, generalnie praktycznie każda parcela w Winterburgu ma piękne widoki za oknem, no to naprawdę w takim zimowym ogródku świetnie będzie się waszym simom piło herbatki czy kawki, spędzało czas z swoją rodziną, z najbliższymi. Domek ten nie posiada basenu, tak jak poprzedni, zdecydowałam się tutaj na klasyczne postawienie, na zwykły taras, takie a la patio. Mamy duży garaż, który możecie sobie zagospodarować według własnego uznania, czy tam zrobicie siłownię, czy może jakieś pracownie artystyczne dla waszych pociech, bądź może dla starszych simów, to zależy tylko od was. Dom generalnie nie jest umeblowany, ale zdecydowałam się na postawienie w nim już paneli, pomalowanie ścian. Wy oczywiście możecie to sobie zmienić, ja po prostu zrobiłam to według własnego uznania, tak jak po prostu lubię w takich ciepłych kolorach, w beżach, brązach, gdzieś tam taka kawa z mlekiem, nawet bym powiedziała, ale wy możecie oczywiście to sobie, tak jak mówiłam, zmienić. Domek oczywiście możecie sobie pobrać w galerii. Najprościej będzie, jeśli zaznaczycie sobie zawartość zmodyfikowaną, gdyż ja używam, znaczy zamieniam zdjęcia przez program i galeria traktuję to jako zawartość zmodyfikowaną, ale domek jest zupełnie bez dodatków.
Jest w nim tylko i wyłącznie podstawa, tak więc każdy simomaniak będzie mógł sobie z niego skorzystać. I musicie sobie również w galerii zaznaczyć słowo kluczowe, wtedy wam od razu wyskoczy hashtag. Wy sobie dopisujecie tylko tutaj moją nazwę z galerii, nazwę z YouTube'a, czyli Simka Daga, i wyskoczą wam wszystkie moje prace. Ta powinna wam się wyświetlić, jak z racji, że jest najnowszą, to gdzieś na górze. Nazywać się będzie Dom z zimowym ogrodem i kosztuje, oj, nawet teraz nie pamiętam, czy koło 200, czy koło, myślę, że gdzieś 200 tysięcy simoleonów. Myślę, że bardzo podobnie jak ta poprzednia, więc osoby, które pobierały tą poprzednią parcelę, to będą wiedziały, ile ona kosztuje. Myślę, że takie parcele budowane tutaj przeze mnie mogą być też dość ciekawym wyzwaniem dla was, żeby wasi simowie spróbowali sami zarobić sobie pieniądze na swój wymarzony dom i stopniowo go sobie meblować tak, jakby oni chcieli, tak jakby wy byście chcieli, żeby oni mieli ten dom. Dobrze, moi drodzy. Ode mnie to już tutaj będzie na tyle. Wy oczywiście zostańcie sobie do końca, żeby zobaczyć efekt końcowy i plan. Ja będę się z wami już żegnać. W tym tygodniu pojawi się jeszcze przegląd modyfikacji z tego filmiku, odcinku, który był ostatnio z 7 grzechów głównych. Tam wspominałam o modyfikacji, więc przegląd pojawi się oczywiście jeszcze w tym tygodniu. Więc zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które się tutaj pojawiają i żeby niczego nie przegapić. A jeżeli ten filmik wam się podobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Dobrze, ja już uciekam, wy zostańcie do końca. Pa!